Cześć, siemanko wam wszystkim, z tej strony Royce, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny 27 odcinek serii Ligi Widzów. No i już wszystkie mecze ćwierćfinałowe Ligi Widzów minęły i od dzisiejszego odcinka zaczynamy mecze półfinałowe, czyli teraz przedstawię wam wyniki meczów ćwierćfinałowych. Pierwszy mecz to był Cox Gaming kontra Recovlog. Cox pokonał Recovlog 1-0. Drugi mecz to był BloodXX kontra TDeep. BloodX pokonał 3-0 TDeepa. Trzeci mecz to jest Dominik Joluś TV kontra Kibic Orland. Dominik Joluś TV pokonał Kibica Orland 1-0. I poprzedni odcinek, czyli to, co powinno najbardziej was interesować, czyli poprzedni 26 odcinek, ostatni mecz ćwierćfinałowy, OVX pokonał bez problemu Marcina Tutkę 2-0. No i pierwszy mecz ćwierćfinałowy, czyli dzisiejszy odcinek, to będzie Cox Gaming 1910 kontra BloodXX. I po dzisiejszym odcinku poznamy pierwszą osobę, która będzie grała w finale. Ten, kto odpadnie, czyli albo Cox, albo BloodX, będzie grał w meczu o trzecie miejsce. Ten, kto wygra, awansuje do finału. Drugi mecz to będzie następny odcinek Dominik Joluś TV kontra OVX, czyli tak samo. Ten, kto wygra, awansuje do finału. Ten, kto przegra, gra w meczu o trzecie miejsce. Myślę, że wszystko jasne i możemy przechodzić do meczy dla Coxa Gaminga oraz BloodX. Z tym, że w poprzednich odcinkach ćwierćfinałowych do typowania było 5 meczów, a teraz jest o 1 mecz więcej, ponieważ jest półfinał. W finale będzie do typowania 7 meczy. Jeśli chodzi o mecz o trzecie miejsce, myślę, że też będzie 7 meczów do typowania, więc myślę, że mogę przedstawiać 6 meczy, które Cox oraz BloodX muszą typować. Pierwszy mecz to jest Arsenal kontra Bournemouth, 27 lutego, godzina 20:45. I właśnie wszystkie mecze, te, które są teraz, te mecze będą do typowania także w lidze typera. Nie wiem, czy liga typera na kanale już jest. Jeżeli jest, no to zapraszam oczywiście i typujcie, bo jest to nowa edycja. Jeżeli nie ma, no to będzie niebawem, nie wiem kiedy wstawię, który odcinek, czy Liga Widzów, czy Liga Typera. Więc dobra, drugi mecz do typowania to jest Chelsea kontra Tottenham, 27 lutego, godzina 21. Trzeci mecz to jest Real Madrid kontra Barcelona, 27 lutego, godzina 21. Czwarty mecz to jest Legia Warszawa kontra Miedź Legnica, 1 marca, godzina 20:30. Piąty, przedostatni mecz to jest Tottenham kontra Arsenal, 2 marca, godzina 13:30. I ostatni, szósty mecz to jest mecz druga liga Olimpia Elbląg kontra Radomiak Radom, 2 marca, godzina 17:00. Czas na typy mają obydwie osoby do 27 lutego do godziny 20:45, więc czasu jest naprawdę dużo, bo jest teraz 24 lutego. No, 25, bo wstawiam o 25, więc 2 dni czasu na typy. Więc dobra, dzisiaj byłoby to w sumie na tyle. Zostawcie oczywiście łapkę w górę. No i co? Ja was żegnam, do następnego, trzymajcie się i cześć!